No brakuje, już teraz śluby powinny. Teraz miałem w niedzielę komunię, nie? Miałem mieć. No, no właśnie o komunię też nic nie powiedzieliśmy. Czy wiesz, ja to sobie tam nie ma problemu, bo u mnie to nie mam jakichś leasingów na ten sprzęt, bo dużo ludzi ma właśnie, też mogliśmy jeszcze powiedzieć o tym, że mają te kredyty, jakieś leasingi na aparaty, na obiektywy. No i trzeba to spłacać, tak? A to nie zarabia na siebie w tej chwili. Ogromne pieniądze i to co 5-6 lat aparat trzeba zmienić, tak? A to jest z rzędu wtedy koszt od 12 do 20 tysięcy jeden aparat. Dawid, jak długo jesteś fotografem? Fotografią zajmuję się już 15-16 lat. A działalność prowadzę od ponad roku. Wcześniej pracowałem w innej firmie, gdzie też w sumie dużą część pracy zajmowała mi fotografia. To szmat czasu. No, szmat czasu i setki, jak nie tysiące ludzi, których poznałem dzięki fotografii. I mam nadzieję, że sprawiłem im przyjemność swoimi zdjęciami. Całe zawirowanie wokół pandemii koronawirusa spowodowało, że twoja w sumie świeżo założona firma jest w zastoju. Dokładnie. W tej chwili praktycznie wszystkie zlecenia są albo przekładane na przyszły rok, albo na późną jesień. Dobrze, że są przekładane, że ludzie zmieniają te terminy, a nie rezygnują z tych usług. Także jeżeli chodzi o całą branżę ślubną, bo głównie działam w branży ślubnej, to mogę mówić w imieniu fotografów, ale także w imieniu barmanów, w imieniu zespołów, DJ, wodzirei, restauracji, bo branża ślubna jest bardzo szeroko pojętą branżą i wiele ludzi w tej branży pracuje, czy są to kelnerzy, którzy tylko pracują weekendowo, ale no w tej chwili jest to wielki problem, bo dużo ludzi straciło pracę, straciło źródło zarobkowania i no nie ukrywam, że moja firma też jest od ponad roku i w tej chwili no zero, nic się nie dzieje. Właśnie, bo to tak jak mówisz, to jest ogromna branża. Wy się tam w sumie pewnie znacie, bo się spotykacie bardzo często, co weekend jest jakaś impreza w sezonie. I co? No, osoby, które tylko zajmują się fotografią, mówię jako fotograf, no wiele osób, które znam z Polski, bo spotykam tych ludzi czy na różnych warsztatach, czy na szkoleniach, zmieniło pracę. Mam takie przypadki, że pracują, po prostu poszli gdzieś do korporacji, czy do jakichś innych firm, czy są kurierami w tej chwili, bo jestem na różnych forach też ślubnych, fotografów ślubnych. No i wielu po prostu zmieniło branżę w tej chwili, no bo nie mają źródła do zarobkowania, także no muszą sobie jakoś radzić, żeby utrzymać swoje rodziny. Nie wiadomo, czy te firmy wrócą, nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości. Było strasznie popularne. Bardzo dużo ludzi sobie zamawia specjalne sesje i to już nie dotyczy tylko ślubów, ale też nie wiem, są sesje ciążowe, są sesje z dziećmi. W którymś momencie to był taki wielki boom na fotografię. Zgadza się. Ludzie docenili to, że jest w tej chwili bardzo dobra jakość zdjęć i no chcą mieć tą pamiątkę zrobioną przez profesjonalnego fotografa, który wykona tą pracę z należytą jakością i nie jest to zdjęcie z telefonu, tak jak większość sobie robi, tylko ludzie chcą mieć dosyć fajny produkt, tak? Czy fajny album zrobiony z tych zdjęć, czy nawet chociażby rzucać w social media te zdjęcia, ale chcą, żeby to była dobra jakość i żeby to była pamiątka na całe życie. Tak jak mówisz, boom na te zdjęcia był no już kilka lat temu, tak? Na zdjęcia, czy nawet same pary przychodzą na zdjęcia takie miłosne, czy są to zdjęcia ciążowe, dziecinne, roczkowe, jakieś rocznicowe, bo i takie zdjęcia się robi. No w tej chwili w studiu można pracować, tak? Zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa. W plenerze jak najbardziej, no bo nawet w lasach możemy maseczki zdjąć, tak, patrząc na te przepisy, które są w tej chwili, ale ludzie boją się. Jest dużo mniej zapytań. Nie mówię, że nie ma wcale, ale ludzie się jednak boją na razie chyba. Nie jest to jakaś tam pierwsza potrzeba, tak, żeby wykonywać sobie sesję w tej chwili.
Tęsknisz? Bardzo, bardzo. Ja uwielbiam, no głównie śluby, jest to główne moje źródło zarobkowania, jeżeli chodzi o fotografię. Bardzo tęsknię za ślubami. Jest to poznawanie wielu fajnych ludzi. Dla mnie każde wesele jest inne i cieszę się, że mogę później tym ludziom no, sprawić przyjemność pamiątką, jaką wykonam w postaci zdjęć. Jest taka pamiątka, co wiesz, zostaje czasami na kilkadziesiąt lat. No, na całe życie nieraz. Myślę, że świetna pamiątka i brakuje mi. Masz rację, brakuje mi tego i no, sezon powinien się już rozpocząć jakiś czas temu, bo praktycznie w kwietniu po świętach wielkanocnych rusza sezon ślubny. W tej chwili mam tylko telefony, co praktycznie codziennie przekładamy na przyszły rok, przekładamy na październik, na wrzesień, także zobaczymy jak to będzie. Skoro twoi klienci przekładają w sumie w zasadzie o rok, tak? Ewentualne sesje i to jak ty przetrwasz? No, ja jestem takim człowiekiem renesansu, może trochę różnych rzeczy też się imam i tak jak niektórzy moi koledzy pracują jeszcze gdzieś, więc jakieś tam źródło utrzymania jest, aczkolwiek z fotografii nigdy nie zrezygnuję, bo to jest to moje hobby, jest to coś, co kocham. Cieszę się, że mogę to robić, no tylko boję się przyszłego roku, że to będzie tak zwany podwójny rocznik tych ślubów i te śluby mogą być czwartek, piątek, sobota i no, będzie dużo pracy. Będzie dużo tej pracy, nie? Także tego się boję. Ale marzę o tym, żeby ten czas wrócił i żeby te wszystkie firmy mogły się utrzymać i dotrwać do tego czasu. A z jakich swoich zdjęć jesteś taki najbardziej zadowolony? Pochwalisz nam się czymś? Nie ma takich zdjęć jeszcze. Cały czas dążę do doskonałości, dążę do tego, żeby... Jak już bym miał takie zdjęcia, to znaczy, że osiągnąłem wszystko w tej dziedzinie, więc nie mogę powiedzieć. Mam jakieś swoje perełki, gdzie cieszę się z tych kadrów, z tych emocji, które tam są, bo najbardziej lubię fotografować ludzi jednak, ale nie mam jeszcze takich zdjęć, że to jest spełnienie mojego tam jakiegoś marzenia fotograficznego. Cały czas dążę do takiego zdjęcia.